opiera się o energetykę jądrową i hydroelektrownię. Także tutaj też takie uwarunkowania pogodowe mogłyby wpłynąć korzystnie na tych naszych wytwórców momentami. Okej, Michał, a jak ty się ustosunkujesz do rynku mocy? No ja przede wszystkim powiem, niewątpliwie on jest potrzebny, co prawda nadal nie do końca wiemy, w jakiej formule to miało funkcjonować. Najprawdopodobniej z tego, co pamiętam, w brytyjskiej na tym się gdzieś zatrzymało, na tych aukcjach mocy. No, pytanie jest zasadnicze, czy Komisja Europejska dopuści takie rozwiązania? Tak? Ale jeśli dopuści, to jaki będzie miało to wpływ tak naprawdę na cenę hurtową naszego, naszego prądu? Bo w kontekście, o którym dzisiaj mówimy, czyli tych przesyłów transgranicznych, to jest kluczowa kwestia. W teorii powinno mieć wpływ pozytywny, tak? Natomiast raz, no właśnie pytanie, jaki będzie ostatecznie koszt wdrożenia takiego rynku, tak? Bo to też należy pamiętać, że nie mówimy tu o perspektywie roku, ani dwóch lat nawet, myślę raczej pięciu, dziesięciu może, tak? Bo przecież ten rynek mocy musi zacząć funkcjonować, firmy muszą się w niego wdrożyć w pełni i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko trwa, to są procesy, które muszą się ułożyć w pewien sposób, więc nie oczekiwałbym jakiegoś doraźnego efektu. Natomiast no niewątpliwie powinien być on pozytywny, ale dodajmy też, że ceny energii są związane m.in. z sytuacją na rynku węgla i tutaj raczej wypatrywałbym szans na to, żeby zmniejszać przede wszystkim koszty wydobycia, co zresztą polskie spółki planują robić, co za tym idzie zmniejszać nieco koszt produkcji energii ostatecznie. Czyli oznacza to, że wszystko w naszym systemie energetycznym zaczyna się i kończy na węglu. Słuchaj, Aneto, bo ty w wywiadzie z ministrem energii Litwy usłyszałaś od niego, że on chciałby bardzo wspólnego rynku mocy. Czy twoim zdaniem ta koncepcja w ogóle ma szansę zaistnieć? To jest bardzo odległa perspektywa, jeśli chodzi o tę deklarację, ponieważ Litwa, zapotrzebowanie całej Litwy to jest tak jak zapotrzebowanie Warszawy i okolic. Widać więc, jak to jest mały, mały rynek. Oni nie mają, niewiele własnych mocy. Oni głównie zależą od tego importowanego zewsząd prądu, co dla tak małego rynku jest rozwiązaniem pewnie racjonalnym, bardziej racjonalnym niż w naszym przypadku, bo my też musimy pamiętać, że Polska nie może całkowicie, nie wiem, w 50% czy 60% uzależnić się od importu, bo mówiłam, że tutaj i pogoda, i no, jakieś geopolityczne zdarzenia mogą wpłynąć na to zaburzenie. Także to jest ten aspekt. Natomiast jeśli wracając jeszcze do rynku mocy, to ja dzisiaj zauważyłam taki pozytywny sygnał i tak sobie pomyślałam, że pewnie nam bardzo zależy na tym rynku mocy, ponieważ niewątpliwie, ale do tej pory Ministerstwo Energii obstawało, że rynek mocy ma być polski. Dzisiaj po raz pierwszy usłyszałam, że może to być rynek mocy wspólny z sąsiadami, a więc to będzie argument, który przekona Brukselę, który może przekonać Brukselę. Co ty sądzisz na temat wspólnego rynku mocy z takim maleńkim krajem jak Litwa? No niewątpliwie nie byłoby, moim zdaniem raczej, sensu ani krótko, ani długofalowo tworzyć go w relacji bilateralnej. Tak? Należy tutaj jak najbardziej wciągnąć więcej państw do współpracy, jeśli to jest możliwe. No to jeszcze mamy maleńką Estonię kawałek dalej, nie? No właśnie, trochę tego jest. Dodajmy, że to wszystko gdzieś tam na poziomie strategicznym wszystko się spaja w jedną całość. Mianowicie mamy też inicjatywę przede wszystkim Baltic Pipe, gdzie możemy trochę tak jakby grać na te dwie kwestie z naszymi sąsiadami i w obu dowodzić im, że to będzie dla nich korzystne. Tak? W ten sposób tworząc gdzieś tam trochę synergię między budową infrastruktury przesyłowej, jednocześnie tworzenia rozwiązań rynkowych, ale też, że tak powiem, fizycznego sprowadzania surowca, co nadal dla Polski będzie kluczowe. Prawda? I idąc dalej w relacji z Litwą, myślę, że tutaj im bardziej nie na rynku mocy, a na drugim połączeniu, czyli z systemem zachodnim. Zachodnim, dokładnie tak. I to jest dla nich kluczowa kwestia z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą audycję. Moimi gośćmi była Aneta Wieczorzak-Krusińska z Rzeczypospolitej oraz Michał Wąsowski z Biznes Insidera, a ze mną Państwo słyszą się już za tydzień. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki.
Robert Hitke, witam Państwa. Dzisiaj w naszym studiu profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Cezary Mech, był wiceminister finansów. Witam Państwa serdecznie. I Rafał Sadow, analityk Dom Maklerski mBanku. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Zaczynamy od nowego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości na zwalczanie przestępstw w procesie reprywatyzacji. Wczoraj szefowie resortu sprawiedliwości przedstawili zarys swojej propozycji. Ma powstać komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Wiceminister Patryk Jaki tłumaczył, że komisja będzie miała większe uprawnienia niż Sejmowa Komisja Śledcza. Komisja będzie mogła podjąć 3 decyzje w sprawie dokonanych już reprywatyzacji. Uznał, że decyzja była zgodna z prawem, dlatego odstępuje od działania. Uznał, że decyzja była niezgodna z prawem, ale nieruchomość znajduje się u beneficjenta decyzji, na przykład handlarza roszczeń. Wtedy będzie mogła zastosować natychmiastowy wpis do księgi wieczystej i wnioskować o wznowienie postępowania. Trzecia możliwość to jest uzna, że decyzja była nieprawidłowa, ale nieruchomość znajduje się już u osoby trzeciej. I wtedy będzie mogła się skoncentrować na zbywcy tej nieruchomości. Komisja będzie mogła na niego nałożyć obowiązek na przykład milionowej rekompensaty, proporcjonalnej do wartości nieruchomości. Komisja będzie mogła przesłuchać każdego, jej prace będą jawne. Ma być przy komisji Rada Społeczna, gdzie znajdą się między innymi pani profesor Elżbieta Mączyńska. No, skala nieprawidłowości, jakie występują w związku z reprywatyzacją, jest tak duża i w dodatku okazuje się, że sądy te decyzje szybko i łatwo akceptowały, chociaż one i notariusze, czyli ten aparat prawny jakby zawiódł, mimo że w gruncie rzeczy te decyzje dokonywały się w glorii prawa. Ale cóż warte prawo bez obyczajów? Litera prawa jest ważna, ale także duch prawa. Więc tutaj taka bezrefleksyjność w podejściu do tych spraw i skala nieprawidłowości sprawia, że normalnie takie sprawy powinien rozstrzygać sąd, po prostu sąd, bo od tego jest sąd. Jeżeli coś zostało, jakaś decyzja została podjęta nieprawidłowo. Tylko tutaj problem polega na tym, że właściwie ze względu na ciągły ten brak decyzji szerszych o reprywatyzacji, prawo może być w rozmaity sposób interpretowane i tak tu się stało. Więc w tym sensie komisja może przeciwdziałać albo naprawić te szkody, które zostały przynajmniej po części poczynione. Tylko się zastanawiam, bo to jest kwestia nie tylko Warszawy, to jest kwestia całej Polski. Takie problemy występują w Krakowie, takie problemy występują w Poznaniu i we wszystkich miastach, gdzie są atrakcyjne kamienice, działki i tak dalej. I te sprawy są w toku, więc powstaje problem, czy jeżeli sprawa jest w toku, kto to ma rozstrzygać, czy komisja, czy sąd, bo ja moim zdaniem sąd. No. Także tutaj mam tę wątpliwość, czy i w jakim stopniu komisja wkracza w obszary sądownictwa i czy powinna to robić. Na pewno, biorąc pod uwagę to, co się stało, sądownictwo nie spełniło swojej roli. Pan Cezary Mech, czy widzi pan tutaj jakieś minusy tego pomysłu? No i oczywiście plusy, minusy, może właśnie to, że będzie jakiś chaos, jeżeli chodzi o system prawny, system rozstrzygania spraw przed sądami w Polsce. Znaczy, po pierwsze, no to jestem oznacza w jakiś sposób wydanie jakiejś cenzury, jakiejś oceny sądownictwa, tak? No ale w tym momencie, no to w takim razie powinniśmy się zastanowić, jak tą sytuację należy uzdrowić, żeby te sądy były naprawdę sądami, tak? I drugie takie wrażenie, które mam, no to jest takie, że tak naprawdę, no to my nie mówimy o czymś, że będziemy ścigali jakieś nieprawidłowości w przeszłości, ale też na podstawie jakiegoś tam prawa, które będziemy, powiedzmy, wchodzili i będziemy weryfikowali te działania, a z drugiej strony tak naprawdę nie dotykamy meritum. I to mnie martwi, bo najpierw powinno być postawione meritum, w jaki sposób te roszczenia reprywatyzacyjne należy załatwić. Ja tu wielokrotnie też na tej antenie mówiłem, że to powinno być po prostu gruba kreska, tak samo jak i z tymi represjami dotyczącymi powstańców styczniowych. To powinno się jak najszybciej załatwić. Możliwe, że powinien jakiś tam fundusz reprywatyzacyjny powstać. No i wtedy możliwe, że te nieprawidłowości i ściągnięte te roszczenia względem tych, kto przekroczyli
swoje uprawnienia, mogłyby w jakiś sposób ten fundusz zasilić, ponieważ tak naprawdę to my w jakiś sposób też działamy przeciwko sobie, to nie ustanawiamy jakiegoś prawa, tylko po prostu weryfikujemy poprzednie doświadczenia. I powiem tak od razu, no, teraz widzimy, jednocześnie patrzymy gdzieś, gdzie jest powiedzmy jakiś wyraźny skandal, bo to są protesty po prostu tysięcy osób, które miały swoje mieszkania, nagle zostały wyrzucone na bruki, to dopiero zauważamy. Z drugiej strony jest aspekt jakiś taki polityczny, bo rzeczywiście no, ta osoba, która jest w jakiś sposób odpowiedzialna za to, jest nadal prezydentem, jest z innego bloku politycznego. Ale patrzmy teraz, no, jednocześnie kolanem i szybko się przepycha proces repolonizacji systemu bankowego, na przykład zakupu PKO S.A., gdzie jednocześnie widać wyraźnie, że zakupiono za 3 miliardy, teraz odkupuje się znacznie mniejszy udział za kilkanaście miliardów, że ten podmiot wytransferował z Polski w postaci zysków i zysków kapitałowych 40 miliardów złotych, że stopa zwrotu była niesamowita, a więc wynosząca 24%. Kto ma rocznie? Kto ma taki zwrot? I w tym momencie jednocześnie się nie patrzy, nie prześledza się tamtej transakcji, czy ta transakcja teraz jest właściwa. No co, czeka się na kolejną komisję śledczą? No komisję bankową się w jakiś sposób zlikwidowała. Ale tu wchodzimy w inny temat. Rozumiem, że zdaniem pana po prostu należałoby jak najszybciej uchwalić odpowiednią ustawę reprywatyzacyjną i to powinno być właściwie priorytetem. Polska należy do krajów transformacyjnych, które najgorzej, Polska najgorzej sobie poradziła, właściwie nie poradziła właśnie z kwestiami reprywatyzacji. I to, co się dzieje i te nieprawidłowości są po prostu tego następstwem. Pan Rafał Sadow, widzi pan tu jakieś plusy, minusy, zagrożenia dla obrotu gospodarczego, dla stabilności prawa? Jeśli chodzi o minusy, czy też zagrożenia, to chyba jako pierwszy, który jakoś naturalnie się nasuwa, to jest to, że czy to komisja, czy w tym przypadku specjalna komisja, no może być, tak jak pan minister powiedział, traktowana do walki politycznej. To jest dość prawdopodobne w tym momencie. Mam osobiście największą wątpliwość, jeśli chodzi o pracę tej komisji, bowiem no, jeśli popatrzymy na przypadki tych nadużyć czy problemów, to jeśli liczy w tysiącach. Nie wyobrażam sobie prac tej komisji, jak te prace by wyglądały, bowiem wydaje mi się, że te nadużycia, które miały miejsce, powinna się nimi zająć prokuratura i raczej powinny być wyprostowane przy pomocy instytucji, które już istnieją, a tutaj wprowadzenie tego podmiotu może dodatkowo skomplikować to, no bo jeśli mielibyśmy to zrobić szybko, a nic w tej materii, jeśli chodzi o tego typu sprawy, no nie dzieje się szybko i raczej to będzie trwało latami, no bo nie wydaje mi się, żeby tutaj ta speckomisja przyspieszyła ten proces, bo i tak prędzej czy później no będzie ona niewydolna, żeby przeprowadzić, czy też bezpośrednio się zająć wszystkimi sprawami. Bo tak jak powiedziałem, liczy się je w tysiącach. Zwłaszcza, że komisja jest do spraw Warszawy, a sprawa jest ogólnokrajowa. Ja myślę, że ta komisja będzie zajmowała się także innymi sprawami, ale tutaj no, rodzi się pytanie, czy nie będzie jakichś problemów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, no bo ta propozycja jest jakby niespójna z tym systemem, który w tym momencie w naszym kraju mamy, no, i który w sumie obowiązuje także w innych krajach Unii Europejskiej. No, pan redaktor ma niewątpliwie słuszność w tym, co mówi. Wydaje mi się, że no, jeśli mamy instytucje, prokuraturę, sądy, które de facto rząd niejako daje sygnał, że nie są one w stanie wyprowadzić tych spraw, to przedsiębiorcy czy też inwestorzy zagraniczni no, mogą to niekorzystnie traktować i patrząc na to, że w sytuacji, jeśli by powstał podobnego rodzaju spór w przyszłości, być może nie był on rozstrzygany na drodze prokuratury czy też sądownictwa, a przy pomocy specjalnej komisji, której, tak jak mówiliśmy na początku, no może być traktowana również do walki politycznej. Komisje tego typu świadczą o fatalnym stanie jakości stanowienia i egzekwowania prawa po prostu.
No właśnie, to jest chyba ten najważniejszy, najsmutniejszy wniosek. Znaczy, powiem, może dalej jeszcze się posunie. To nie jest kwestia już nawet kwestii prawa, ale nawet osób, które w jakiś sposób są sędziami. Jeśli nie będzie po prostu tego fundamentu, że tak naprawdę to będzie prawo i ten drugi człon i sprawiedliwość, no to będziemy dalej żyli tak tymi przepowieściami o tych złych sędziach. No dobrze, to może w tym miejscu postawmy kropkę. Zaczniemy może o temacie, który może też zainteresować wielu słuchaczy. Otóż Amazon wchodzi do Polski i zamierza tutaj uruchomić swoją działalność. Będą możliwe zakupy przez Polaków, którzy będą posługiwali się stronami w języku polskim, ale płatności będą za pomocą kart kredytowych, a także za pomocą kart kredytowych. No i to jest najważniejsza przeszkoda w tym, żeby ten sklep internetowy dobrze funkcjonował. Pani profesor, jak pani sądzi? Nie, ja uważam, że zważywszy na to, że Polska jest rynkiem 30-paromilionowym, mamy 37 milionów ludzi w Polsce, obywateli, to Amazon troszkę tego rynku jakby, nie wiem, czy nie docenia, czy lekceważy, ale traktuje to jako niezbyt duży poziom poszanowania klientów polskich, jeżeli im się uniemożliwia płatność w walucie krajowej i w dodatku uniemożliwia wybór różnych form płatności. W internecie zawsze przy transakcjach można sobie wybrać różne formy płatności, więc... A właśnie moim dodałem, że transakcje będą dokonywane tylko w euro, a nie w złotych. No właśnie, i to moim zdaniem jest nie w porządku. Do tego tematu wrócimy za chwilę. Będziemy mieli za chwilę wiadomości. Wracając jeszcze do tematu reprywatyzacji, chciałem powiedzieć, że dzisiaj w Polsce 24 mieliśmy gości pana Macieja Warchoła, wiceministra sprawiedliwości, i Marka Mabirowskiego, szefa biura prasowego Kancelarii Prezydenta. Oni też mówili o reprywatyzacji. Zapis ich rozmowy może znaleźć na stronie Polskiego Radia 24, a zapis naszej rozmowy na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ukraina, Niemcy, Francja i Rosja uzgodniły, że do końca listopada powstanie harmonogram wdrażania mińskich porozumień pokojowych dla wschodniej Ukrainy. Poinformował o tym po wieczornym spotkaniu przywódców tzw. czwórki normandzkiej w Berlinie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Dodał, że uzgodniono także wycofywanie wojsk ukraińskich i oddziałów prorosyjskich separatystów z czterech przygranicznych rejonów konfliktu w Donbasie. Zgodnie z kolejnymi ustaleniami obserwatorzy OBWE w Donbasie będą mogli posiadać broń, a ich działalność nie będzie utrudniana przez strony konfliktu. I zapowiedział to prezydent Petro Poroszenko. Napięcie dyplomatyczne na linii Belgia-Rosja. Rosyjski ambasador został wezwany na dywanik przez szefa belgijskiej dyplomacji. Chodzi o bombardowania w Syrii i oskarżenia Moskwy pod adresem Brukseli. Beata Płomecka. Rząd w Brukseli stanowczo zaprzeczył twierdzeniom Rosji, że to belgijskie samoloty F-16 zbombardowały we wtorek wioskę na północ od Aleppo. W nalocie zginęło 6 osób, a 4 zostały poważnie ranne. Władze w Brukseli mówią, że Moskwa rozpowszechnia fałszywe informacje i próbuje skłócić międzynarodową koalicję przeciwko dżihadystom z organizacji o nazwie Państwo Islamskie. W ramach działań tej koalicji belgijskie samoloty przeprowadzają ataki na wybrane cele w Syrii oraz Iraku. Władze w Brukseli podkreślają jednak, że w ostatnich 3 dniach maszyny F-16 nie były wykorzystywane w operacjach przeciwko terrorystom. Twierdzenia Rosji są niedopuszczalne, skomentowali ministrowie obrony i spraw zagranicznych Belgii i podkreślili, belgijskie samoloty są wysyłane wyłącznie do akcji, których celem są pozycje tzw. Państwa Islamskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 16 punktów na Wiśle badają płetwonurkowie w poszukiwaniu śladów zbrodni sprzed blisko 20 lat. Przy bulwarach wiślanych w Krakowie trwają poszukiwania szczątków Katarzyny Z. Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego została brutalnie zamordowana blisko 18 lat temu. Fragmenty zwłok wyłowiono z Wisły. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policyjne archiwum X, zajmujące się wyjaśnieniem najtrudniejszych spraw. To właśnie z inicjatywy policji rozpoczęły się przeszukiwania dna Wisły. Po 2 dniach badań dna rzeki sonarem działania rozpoczęli płetwonurkowie. O szczegółach Paweł Pawlica. Udało się wyłowić 3 obiekty, które zdaniem nurków mogą dotyczyć spraw prowadzonych przez policyjne archiwum X. W tym jeden przedmiot jest ściśle związany
tylko i wyłącznie z kobietą. Nie wiem na razie z którą. Te rzeczy zostaną przekazane prokuratorowi prowadzącemu tą sprawę. Mówi Maciej Rokus, szef grupy specjalnej płetwy nurków RP. Punkty do zbadania zostały wyznaczone co kilkaset metrów. Od wysokości Wawelu do stopnia wodnego Dąbie. Są to odcinki, które wyznaczyliśmy w oparciu o pewne informacje związane z tą sprawą. Badania dna Wisły potrwają do piątku. Śledczy liczą, że w korycie rzeki mimo upływu lat mogą znajdować się kości zamordowanej studentki lub przedmioty do niej należące. Ich zbadanie, zdaniem policji, może doprowadzić do ustalenia sprawcy zabójstwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zabójstwo studentki UJ to jedna z najgłośniejszych i wciąż niewyjaśniona zbrodnia w historii polskiej kryminalistyki. Zwłoki kobiety zostały pozbawione skóry. Jej fragmenty były fachowo odcięte i wypreparowane. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Wracamy teraz do wczorajszego pulsu gospodarki, który prowadził Robert Litka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Puls gospodarki w Polskim Radiu 24. W naszym studiu profesor Elżbieta Mączyńska, Cezary Mech, Rafał Sadoch. Mówiliśmy przed serwisem o Amazonie, który uruchomił strony w języku polskim, to jest wersja niemiecka serwisu. Mówiliśmy o tym także, że Polacy mogą dokonywać tam transakcji za pomocą kart kredytowych, a nie kart debetowych, tak jak lubią, albo zwrócą karty debetowych i także, że walutą transakcji będzie euro, a nie złoty. Polacy, z tego co wiadomo, lubią używać kart debetowych przy tego typu transakcjach. Pan Rafał Sadoch, jak pan sądzi, jakie są szanse Amazona w naszym kraju? Tutaj podzielnie, wydaje się, panuje Allegro. Znaczy, no, myślę, że dość spore, szczególnie, że tak jak pan redaktor powiedział, Polacy bardziej wolą dokonywać transakcji przy pomocy kart debetowych niż kredytowych, także no, wydaje się, że chociażby ten element będzie tym czynnikiem, który będzie przemawiał, że prędzej czy później jednak no, będziemy tu mieli stronę z domeną amazon.pl, a nie amazon.de. Tak? Wydaje mi się, że prędzej czy później to jest taki jakby no, krok pośredni do wejścia już pełnego wejścia tego no, największego globalnego sklepu internetowego do Polski. To jest kwestia czasu. Może się wydawać, że można narzekać, że ma to miejsce tak późno, że Amazon nie doceniał tego prawie 40-milionowego narodu, największego kraju Europy no, Środkowo-Wschodniej, no ale z drugiej strony trzeba się cieszyć, że no, w końcu to następuje. Zapewne przetłumaczenie tych części, tych produktów dostępnych w serwisie no, zwiększy sprzedaż w Polsce. No, musimy pamiętać o tym, że no, Amazon posiada w Polsce już bardzo duże centra logistyczne i no, dziwiło w związku z tym, że w momencie, gdy ma te centra logistyczne, nie koncentruje się na dystrybucji swoich produktów na terenie Polski. Pan Cezary Mech, czy to dobrze dla klientów internetowych, że będzie taka konkurencja? Powiem tak, no, świetnie dla Amazona, że po prostu ma teraz taką słyszalność, no, ludzie klepują po prostu, no, publicity za darmo, no, nie musi po prostu wydawać na ekrany, no to świetnie, no, mówię dla Amazona, powiem tak. Możliwe, że ja mam takie trochę przebięcie, powiedzmy, ministra finansów, więc tak patrzę, kurczę, tak ten kurs 4,60, no to powiem tak, no to na tych już operacjach kursowych to niezłe zyski są. No i tak się zastanawiam, czy ten minister Banaś też słucha naszej audycji. Pewno nie słucha, ale może ktoś z jego pracowników niech spojrzy tam, jak po prostu ten podatek ucieka mu, zwłaszcza CIT. I powiem tak, no wejście jest, ja w ogóle bym się nie martwił tym, że Amazon tak późno wszedł, że nie dostarcza nam tych produktów. Po prostu na tym rynku istnieje konkurencja. Możliwe, że jego takie przyspieszone teraz medialne wejście jest związane z tym, że możliwe, że za sprzedażą Allegro jednak idzie jakaś sieć dystrybucyjna, która się jakiś za chwilę zorientujemy, ponieważ jednak przejęcie było przez fundusze inwestycyjne. Im chodzi tylko tak naprawdę o to, żeby jeszcze więcej na Allegro zarobić, więc możliwe, że oni już myślą o tym, jak wejść z innymi sieciami do Polski. No i w tym momencie też patrzę też, no, że jednak no, ten podatek od sprzedaży, od tych hipermarketów, no chyba też powinien objąć jednak tego typu wysyłki, ponieważ
To, co ukazały, nawet ta kwestia jednak EPU w Irlandii, no to ukazała to, że jednak te podmioty uciekają po prostu z opodatkowaniem w Polsce i tylko te zyski tych spółek dystrybucyjnych w Polsce są opodatkowane, a nie całe zyski tych wielkich sieci sprzedaży. No i powiem tak, te rentowności, jak patrzę na rynek amerykański, no to są około 5-6% od sprzedaży, więc z tego wynika, no, że taki 1% to byłoby właściwe rekompensata dla Skarbu Państwa. Pani profesor, pani lubi robić zakupy w internecie? Proszę? Lubi pani robić zakupy w internecie? Oczywiście to jest wygoda wielka i poza tym, ale ja lubię robić zakupy takie, kiedy produkt dostarczony i wtedy płacę. Gotówką, tak. Ale niekoniecznie gotówką, może być złotych polskich, tak. No, zobaczymy, jak to się rozwinie, czy można... Wszystko dostarczą w złotówkach i tak dalej. To naprawdę, to na tym polega ich biznes, tylko że to są poszczególne etapy. Myślę, że możliwe, że zostało to przyspieszone innymi działaniami biznesowymi konkurencji. Przejdźmy do kolejnego tematu. Mija rok działania Rady Dialogu Społecznego. Rada ta zastąpiła Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady. Profesor Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej pozytywnie ocenia rok działania Rady. Przede wszystkim znacznie większa liczba projektów ustaw trafia do Rady Dialogu. Praca jest intensywniejsza. Bardzo żywo działają przynajmniej niektóre trójstronne zespoły branżowe i partnerzy społeczni, strona rządowa działają chyba energicznie i samoumocowanie Rady też wyraźnie jest większe i chyba strona rządowa w większym stopniu traktuje tę instytucję jako instytucję ważną, z którą się jakoś trzeba liczyć. Ja tylko przypomnę, że w Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, a także przedstawiciele prezydenta, Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. Pani profesor, Rada Dialogu Społecznego. Ja uważam, że jest to instytucja potrzebna, tym bardziej, że w Polsce mamy do czynienia przez cały okres transformacji. Właściwie było takie zjawisko, które ekonomiści określają jako słabe zakorzenienie społeczne gospodarki. Czyli mieliśmy wzrost gospodarczy, a nie rozwiązywaliśmy wielu problemów społecznych, które się nawarstwiały, demograficzne i inne, mieszkaniowe. I teraz one występują z większą siłą i są trudniejsze do rozwiązania. Tego typu rada może ostrzegać, może zwracać uwagę na ten brak zakorzenienia społecznego i negatywne konsekwencje dla gospodarki. Pan Cezary Mech, czy zdaniem pana na Radę Dialogu Społecznego omawia wszystkie ważne sprawy, które powinny interesować związkowców, pracodawców i resztę zainteresowanych stron? Czy to są tematy, które uciekają, na przykład tematy podatkowe, uciekają Radzie? Znaczy, ja myślę, że wiele ucieka. No, to jest związane z tą konstrukcją tej Rady. No, tak naprawdę, to powiedzmy sobie szczerze, no, ta Rada spełnia swoje zadania, ale jakie to jest tak naprawdę zadanie? Tego, żeby nie było jakichś konfliktów społecznych na masową skalę, więc jednak tam toczą się dyskusje, jest to spotkanie pracodawców, no jednak związkowców, to się w jakiś sposób uciera i możliwe, że tego to powoduje, że te konflikty nie eksplodują. Ale to w żaden sposób nie zastąpi rządu, jak i też partii politycznej przed tym, żeby coś proponować i starać się wcielać w życie. To jest tylko i kwestia jakiegoś utarcia. No, ale rozumiem, że w takiej Radzie można jakby sprawdzić pomysł, projekt, tak? Czy on ma wiele zalet, czy może ma jakieś braki? Pan Rafał Sadow. No to jest główna funkcja Rady Dialogu Społecznego. No ja generalnie oceniłbym ten pierwszy rok pozytywnie, bowiem no, gdy porównamy do tego, co się działo w Komisji Trójstronnej, no to tam praktycznie prace nie funkcjonowały. Także ten pierwszy rok Rady Dialogu Społecznego, bym powiedział, nawet bardzo intensywny tutaj. Ten proces legislacyjny w Polsce był bardzo intensywne, w związku z tym Rada nawet no, nie była w stanie dość szczegółowo przeprocesować, przebadać, przeanalizować tych wszystkich projektów. Wydaje się, że w
tym momencie ten drugi rok, bowiem zmienia się również szef Rady Dialogu Społecznego. W pierwszym roku był to Piotr Duda, w tym momencie szefować Radzie będzie przedstawicielka pracodawców. No. Tak. Wydaje się, że ta praca jest lepsza niż to było wcześniej. Wydaje się, że faktycznie te projekty są konsultowane i mają jakiś wspólny konsensus. Tak chociażby było w przypadku zmian, jeśli chodzi o rynek pracy. Także dogadywała się strona związkowa z pracodawcami. Jak widać, można. No, miejmy nadzieję, że także o podatkach będzie mowa na posiedzeniach tej Rady, ale zajmiemy się kolejnym tematem. Region Walonii w Belgii jest przeciwny podpisaniu umowy CETA o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą. Nie wiadomo, czy dojdzie do zawarcia tej umowy. W Polsce ta umowa też wzbudza sporo kontrowersji. Tymczasem wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabęcki mówił wczoraj w Luksemburgu, że ta umowa to szansa na zwiększenie obrotów handlowych i zwiększenie eksportu polskich firm. Mamy dużą nadwyżkę w handlu z Kanadą, więc tworzy się dodatkowa szansa, żeby zwiększać eksport również w zakresie produktów rolno-spożywczych. Oprócz tego, że mamy korzystny bilans handlowy z Kanadą, to mamy też dobrą strukturę eksportu. W sensie eksportujemy produkty w sporej części, które są wytwarzane przez polskie firmy, a nie w ramach transferów koncernów. Kanada ma dochód narodowy podobny jak Włochy. Liczba ludności jest nieco mniejsza od Polski, więc tak pokazuje skalę tej umowy, ale rodzą się pytania tego typu, czy to nie są tylne drzwi dla koncernów amerykańskich, żeby weszły do Unii Europejskiej, żeby tutaj mogły swoje produkty oferować, pomijając jakby nasze przepisy. Pan Cezary Mech. Znaczy, wydaje mi się, że to jest w ogóle szerszy konflikt. Ten szerszy konflikt wynika z tego, że tak naprawdę główna batalia to jest właśnie o ten traktat transatlantycki. Dlaczego łatwiej wyszło, jeśli chodzi o to porozumienie z Kanadą? Bo partner jest mniejszy. Głównym beneficjentem są Niemcy, które mają po prostu olbrzymią nadwyżkę tam handlową i są głównym będą beneficjentem jednego tego zmniejszenia tych tam, nie wiem, 8 tysięcy taryf, więc i tam z tego, co oceniają, to jest około pół miliarda euro rocznie i oni są głównym beneficjentem. To, co ich powstrzymywało, i tak naprawdę te zielone światło, które zostało dane przez socjaldemokratów, to bardzo wyraźnie zostało postawione tu i wyrażone, zwłaszcza w dzienniku Wall Street Journal, przez wicekanclerza niemieckiego, który stwierdził, że Kanada zgodziła się na to, co nigdy nie powiedziała, że strona amerykańska się nie zgodzi, a więc chodzi o kwestię sądów arbitrażowych, a więc tego, kto będzie rozsądzał spory. W Kanadzie Kanada zgodziła się, żeby to byli przedstawiciele jednak państw i Niemcy mają w jakiś sposób tą sądowniczą kontrolę nad tym sądem arbitrażowym. Polska sobie tego nie wynegocjowała i to jest główny przeciw, powiedzmy, tym działaniom, aczkolwiek wszyscy podają też jednocześnie, że my, że w ramach umowy o ochronie inwestycji mamy gorszy zapis, jeśli chodzi o sądu arbitrażowego, to są grupy biznesowe, tak jak powiedzmy w traktacie transatlantyckim. Ale tu też wracamy do następnej kwestii, którą poruszaliśmy podczas pierwszego punktu. Zauważmy, jak to jest, że nagle się okazuje, że my mamy tu debatę o traktacie, mamy debatę o sądach, mamy debatę o Trybunale Konstytucyjnym, a Niemcy stwierdzają, że oni dlatego są tacy bardzo do przodu, ponieważ już będą mieli kontrolę nad tym, w jaki sposób będzie niezależnie ten sąd arbitrażowy działał. I dlaczego ludzie się przeciwstawiają temu, żeby sąd arbitrażowy w traktacie jednak z Ameryką był jednak wybierany przez grupy biznesu. Z tego wynika, że coś złego jest w aspekcie sądowniczym, że to nie, że sądy są nie są neutralne, nie są oparte na wartościach etycznych i ci ludzie, którzy podejmują te decyzje, mogą podejmować przeciwko państwu. A powiem tylko jeszcze na samo zakończenie jedno. Polska ma problemy przecież tego typu, ma ileś spraw arbitrażowych. Nie wracam do kwestii PZU, bo to już w jakiś
sposób już wielokrotnie mówiłem, ale nawet obecnie jest kwestia pan Manchester Securities, który zasądza decyzję Sądu Najwyższego w Polsce. A więc okazuje się, że w razie czego można będzie płacić Polska niekorzystnego rozstrzygnięcia, będzie mogła płacić za to rozstrzygnięcie, które podejmie swoją większością parlament i sąd. Ja tutaj chciałem wyjaśnić, że ten sąd, o którym pan mówi, będzie wybierany w połowie przez Unię Europejską i w połowie przez Kanadę, przez państwa. Tak. Więc i to jest to, o czym też pan wspomniał, na co się nie chcieli zgodzić Amerykanie, tak. Pani profesor, czy ta umowa jest korzystna dla Polski, czy też niebezpieczna? Po pierwsze, my nie znamy szczegółów tej umowy, a diabeł tkwi w szczegółach niestety. Więc, ale nie wszystko. To po pierwsze. Ciągle jest wiele znaków zapytania, bo jeżeli chodzi o te sądy arbitrażowe, no to rzeczywiście to jest ten czynnik, który także blokuje ten układ transatlantycki szerszy. I chyba słusznie postrzegany jest ta umowa z Kanadą, ten projekt jako takie przedpole dla transatlantyckiego porozumienia. I tutaj jak ważne jest to sądownictwo arbitrażowe, jak ważne jest, jak ono będzie funkcjonować, to pokazują przykłady różnych innych krajów. Na przykład Australia miała z koncernem tytoniowym wielki spór i zapłaciła wielkie odszkodowanie tylko dlatego, że na pudełku zarządziła napis, że palenie szkodzi. I koncern tytoniowy oskarży Australię, że przez to stracił określoną. No to co to znaczy? To znaczy, że się pozbawia państwo ostrzeżenia, możliwości ostrzeżenia obywateli, że palenie szkodzi. A weźmy teraz Polskę. W Polsce został wprowadzony podatek bankowy. Gdyby był ten sąd arbitrażowy w wydaniu amerykańskim, to podatek bankowy byłby zaskarżony przez banki globalne i musielibyśmy płacić ogromne odszkodowania. Czyli pani profesor, zgadza się pani z tym, że ta kwestia sądownicza jest tutaj centralna, jeżeli chodzi o to... Jest to absolutnie centralny. Wolny handel ma swoje zalety i on sprzyja postępowi konkurencyjności, ale pod warunkiem, że nie występują asymetrie decyzyjne i prawnicze. Pan Rafał Sadoch. No, w pełni się z tym zgadzam. Generalnie, jeśli chodzi o otwieranie granic w dłuższym okresie, to przyczynia się do szybszego wzrostu gospodarczego i poprawy aktywności gospodarczej. Niemniej jednak ma to swoje minusy. Są tutaj ryzyka. Kwestia sądownictwa jest, tak jak państwo podkreślali, bardzo ważna, ale również jest kwestia chociażby tych mniejszych producentów rolnictwa, bowiem to w jakimś sensie ta masowa produkcja z Kanady będzie, czy też zagraża tym mniejszym producentom. Trzeba mieć tego świadomość, trzeba umożliwiać tym osobom przekwalifikowanie się, bowiem nie trzeba tutaj dążyć do tego, aby te nierentowne, czy też nieefektywne małe gospodarstwa rolnicze w dalszym ciągu trwały, bo one w jakiś sposób niepotrzebnie alokują siłę roboczą. O tyle trzeba mieć świadomość tego, że takie elementy mogą się pojawić i trzeba jakoś temu przeciwdziałać. Dodatkowo też rozchodzi się kwestia, jeśli chodzi o tą genetycznie modyfikowaną żywność, bowiem pojawiają się argumenty, że do Polski będą napływały tego typu produkty. Po pierwsze, jeśli chodzi o tę umowę, to niektóre produkty, m.in. jabłka, które w Kanadzie już z tego, co się orientuje, mogą być genetycznie modyfikowane, są właśnie wyłączone z tego, także tutaj polscy sadownicy nie ucierpią na tym. A drugim elementem jest to, że ja osobiście nie widziałem jakichkolwiek badań, które świadczyłyby o tym, że tego typu żywność jest szkodliwa. Także materia jest niezwykle złożona. Są plusy tego i powinniśmy te plusy maksymalizować i jednocześnie starać się neutralizować, czy też minimalizować ryzyka niekorzystne z tym związane. To co pan mówi, jeżeli chodzi o rolników, o drobnych rolników, będą wprowadzone kontyngenty na import produktów spożywczych z Kanady, więc które będzie chronił tą część rolnictwa krajowego. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem,
powiedziałem, w porównaniu do tego wielkoprzemysłowego kanadyjskiego, no rolnictwo no, jest mniej efektywne, także tutaj być może gospodarka by skorzystała na tym, jeśli by ten zasób siły roboczej został przeniesiony do bardziej w miejsca, gdzie jest bardziej potrzebny i efektywność pracy jest wyższa. Panie profesor? No, trzeba się liczyć też z tymi z takimi następstwami, jakie wyniknęły na przykład dla Kanady pod wpływem zawarcia traktatu NAFTA, czyli traktatu między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Było, oprócz pozytywnych następ, było bardzo wiele negatywnych następ dla rynku pracy i też dla takiego ukształtowania się biznesu, który zmienił Kanadę nie zawsze na korzyść. Na przykład takie inwestycje bardzo komercyjne, które występowały w obszarach kiedyś chronionych, obszarach przyrodniczych i tak dalej, właśnie ze względu na to porozumienie. Znam wiele opinii, że pod wpływem nafty Kanada jako kraj zbrzydła ze względu na przykład przez rozstrzygnięcia dotyczące przestrzennego zagospodarowania kraju. Ale także miała problemy, jeśli chodzi o rynek pracy. No tak, a mówi tutaj pani o umowie ze Stanami Zjednoczonymi, do której być może Unia Europejska no, nie da się nakłonić. Pan Cezary Mech, jak pan sądzi, czy ta umowa TTIP będzie miała szansę, żeby zaistnieć, czy też nie? A może jeżeli Amerykanie zgodzą się na to, na co się zgodzili Kanadyjczycy, to i taka szansa by istniała? Znaczy, no to jest powszechnie uważane, że to jest taki proxy przed tą umową, która jest główna, no, raczej patrząc na to, jak obydwaj kandydatów, jakie ma podejście, no to tak naprawdę to oni chcą renegocjować poprzednie te umowy, więc tak naprawdę z jednej strony twardo stawiają kwestię sądu arbitrażowego, więc tego jednak ograniczenia suwerenności jednak tych krajów słabych, takich jak Polska. Polska. Przy czym Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi taką, że i tak te sądy właśnie w takiej postaci amerykańskiej i tak doprowadzają do arbitrażu. Niemniej może jeszcze jeden tylko aspekt. No, jednak w tej umowie no, jest coś takiego, niektóre zapisy regulacyjne są takie, które ograniczają jednak działalność regulacyjną, regulującą rynek w danym kraju, nawet taki prokonkurencyjny, bo na przykład to wykluczają kwestię dotyczącą tego, że można ograniczyć jakiś bank ze względu na wielkość. Więc to jest jedno. Niewątpliwie będzie też następował arbitraż regulacyjny, a więc z jednej strony to w jakiś sposób pani profesor zasygnalizowała, że będą się przenosić tam, gdzie jest po prostu niższe regulacje, a z drugiej strony wymuszały na tych państwach o wyższych standardach ograniczenia. Dziękuję bardzo. Tutaj stawiamy kropkę. Moimi gośćmi byli profesor Elżbieta Małczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cezary Mech, wiceminister finansów. Do widzenia. I Rafał Sadok, analityk do Małopolskiego mBanku. Dziękuję również. I za uwagę dziękuję Robert Litke. Druga 55, tu Polskie Radio 24. Przenosimy się teraz do Wielkopolski. 1300 przedmiotów oznakowała wielkopolska policja w katedrach poznańskiej i gnieźnieńskiej. Od czasu kradzieży pierścienia prymasowskiego w Gnieźnie nie doszło do poważniejszego incydentu w Wielkopolsce. Teraz złodziejom będzie trudniej sprzedać skradzione przedmioty. Jest jednak duże niebezpieczeństwo związane z tym, że ciągle zdarzają się drobne kradzieże, po których łup jest sprzedawany na złom. Wtedy skarby zginą bezpowrotnie. Z Poznania relacja Wojciecha Chmielewskiego, reportera Radia Merkury. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 5 lat temu skradziono pierścień prymasowski z katedry w Gnieźnie. Niestety sprawcy historyczną pamiątkę zniszczyli. Dla ludzkości, dla człowieka powinno wystarczyć przykazanie. Nie kradnij i kropka. Mówił proboszcz poznańskiej katedry ksiądz Ireneusz Schwartz, który dodaje, że przez ostatnie 20 lat w poznańskiej katedrze nie było poważnej kradzieży. Drobne rzeczy, one się zdarzają, bo ludzie zagubieni, często bezdomni, zupełnie zniszczeni przez alkohol, jak wejdzie do świątyni, to on gotowy jest zabrać wszystko, co nie jest przytwierdzone, nie jest przykręcone. I
i dlatego niewątpliwie takie drobne elementy wyposażenia gdzieś tam znikały, czy świecznik, czy jakiś zabytkowy krzyż. Tych drobnych przedmiotów nie udaje się najczęściej odzyskać, ale w wielu przypadkach przedmioty nie są w ogóle zabezpieczone, mówi wojewódzka konserwator zabytków Jolanta Goszczyńska. Też zwracamy uwagę, jak jest jakaś rzeźba. No często jest rzeźba gotycka i stoi sobie tam na postumencie, mówię, proszę księdza, no przecież to każdy może wejść, wziąć pod pachę i to wynieść. Trzeba pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu, prawda, czy jakieś obejmy, czy w sposób jakby zamocowania odpowiednimi tam kotwami, czy schować po prostu w inne miejsce, gdzie nie będzie wyżej. To czasami wyżej, wystarczy dać jakiś obiekt wyżej. A w przypadku tych wartościowych można umieścić super żel z kodem, mówi Henryk Gabrielczyk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Roztwór żelu, w którym zatopione są mikrocząsteczki. W mikrocząsteczkach tych laserowo wycięty jest kod. Kod ten w sposób jednoznaczny identyfikuje nam dany przedmiot, przypisuje go do miejsca, z którego on pochodzi. Czyli nawet ktoś może zerwać wszystkie napisy, które są, to i tak tego oczywiście, nie oczywiście. Bardzo trudno jest usunąć te mikrocząsteczki, dlatego że one są w wielu miejscach przedmiotów, w takich miejscach, że przestępca nie jest w stanie nawet dotrzeć do nich bez zniszczenia zabytku. Taki zabytek oznakowany tą metodą, praktycznie rzecz biorąc, jest dla sprawcy bez wartości. Wszelkie galerie, które zajmują się obrotem tego typu przedmiotami, nie nabędą przedmiotu, który jest oznakowany tym kodem. Gorzej, gdy złodziej chce kupić wino i ukradnie niby wartościowy przedmiot. Tabliczki wotywne, nie? No to jest jakby prawda, bo to się świeci, jest złoto, srebro, każdy myśli, że jak się świeci, to ma dużą wartość. To też często na jakieś gwoździki jest przymocowane, dlatego trzeba o tym rozmawiać. Ten stan się naprawdę w ostatnich latach jakby polepsza, stan zabezpieczenia obiektów, ale to po to są też spotkania, po to są konferencje, po to są spotkania z księżmi i proboszczami. We Wielkopolsce jest 58 drewnianych kościołów, w których jest zainstalowany monitoring, a także są zabezpieczenia przeciwpożarowe. Stamtąd jak dotąd niczego nie ukradziono. Autopromocja. Polskie Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu i nie idę utartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19.15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Autopromocja. Minęła trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Bez przełomu, tak w Kijowie komentowane są wyniki berlińskich rozmów o Donbasie. W tak zwanym formacie normandzkim spotkali się wieczorem przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Nie podpisano żadnego dokumentu. Ustalono, że do końca listopada szefowie MSZ opracują harmonogram implementacji mińskich uzgodnień pokojowych. Nad Dnieprem przeważają głosy sceptyczne. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Po zakończeniu berlińskich rozmów prezydent Petro Poroszenko powtórzył pozycję Kijowa, że warunkiem wyborów w Donbasie jest uregulowanie kwestii bezpieczeństwa, to znaczy wyprowadzenie z Donbasu obcych wojsk i odzyskanie kontroli nad granicą. Eksperci komentujący w ukraińskich mediach rezultaty spotkania wskazywali na to, że w Berlinie nie podpisano żadnego dokumentu. Tak więc interpretacja ustaleń przez strony, zwłaszcza Ukrainę i Rosję, może się znacząco różnić. Mówił o tym w telewizji 112 były doradca Władimira Putina Andrzej Łarionow. Jednocześnie wskazał, że Rosja, nie realizując swoich zobowiązań, stara się wymóc na Ukrainie swoje postulaty, czyli wybory w Donbasie i przyznanie mu specjalnego statusu. Spektakularnych efektów berlińskich rozmów nie przewiduje też dziennikarz i publicysta Oleksiej Mustafin. Jego zdaniem raczej nie należy się spodziewać znaczących postępów w procesie pokojowym, bo jest mało prawdopodobne, że tym razem separatyści utrzymają zawieszenie ognia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Starych Powązkach w Warszawie pożegnaliśmy Andrzeja Kopiczyńskiego, aktora, głównego bohatera serialu 40-latek, żegnali przyjaciele i rodzina. Uroczystość pogrzebową rozpoczęło przekazanie rodzinie aktora Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, które Andrzejowi Kopiczyńskiemu pośmiertnie przyznał prezydent Andrzej Duda za wybitne zasługi dla kultury polskiej i działalność artystyczną.
Zmarłego aktora w liście odczytanym przez wiceminister kultury Wandę Zwinogrodzką żegnał minister kultury Piotr Gliński. Żegnając Andrzeja Kopiczyńskiego, pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że jego miejsce w polskiej kulturze współczesnej pozostanie trwałe. Zmarłego aktora pożegnał też Jan Kobuszewski. Mój wielki przyjaciel, wspaniały człowiek, o niesłychanej wprost skromności. Świetny aktor, długie lata i byliśmy starszy kwadrat. Jeśli chodzi o aktorstwo, wielka prawda, wielka uczciwość, zawsze przygotowany. W teatrze był bardzo ceniony. Andrzeja Kopiczyńskiego żegnał również Olgier Łukaszewicz. Dla mnie na przykład najważniejszy wtedy, kiedy się pojawił w latach 60. jako gwiazda teatru w Szczecinie. Jego role były komentowane przez całą Polskę teatralną. Ale oczywiście wszyscy go pokochaliśmy i polubiliśmy wtedy, kiedy wcielił się w 40-latka. Andrzej Kopiczyński zmarł 13 października w wieku 82 lat. Witam pana Polskie Radio. Wczoraj też w Krakowie pożegnaliśmy Andrzeja Wajdę. Urna z prochami reżysera została złożona w mogile obok grobowca rodzinnego, w którym spoczywa m.in. jego matka. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przyszłorocznego projektu ustawy budżetowej. Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie w 2017 roku o 3,6%, a inflacja o 1,3%. Budżet, jak twierdzą rządzący, jest korzystny dla Polaków. Opozycja zarzucała ministrowi nadmierne wydatki i brak źródeł finansowania. Wicepremier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że kluczem do sukcesu będzie lepsza ściągalność podatków. Przyczyn jest oczywiście tego wiele, ale jedną z nich jest nieudolność państwa polskiego rzeczywiście do radzenia sobie. To, przyznaję, jest oczywiście wielkie zadanie dla nas. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski ocenia, że plany rządu może pokrzyżować ewentualne spowolnienie gospodarcze. Budżet zakładający rekordowo wysoki deficyt budżetowy, oparty na optymistycznych założeniach, niemniej jednak możliwy do zrealizowania. Według deklaracji wicepremiera Mateusza Morawieckiego wydatki na politykę rodzinną wyniosą w przyszłym roku około 40 miliardów złotych. Sejm, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W przyszłorocznym budżecie zapisano, że dochody państwa mają wynieść ponad 325 miliardów złotych. Wydatki zaplanowano na ponad 384 miliardy złotych. W planie finansów założono, że płace wzrosną o 5%. Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ wszczęła śledztwo w sprawie sztuki Nasza Przemoc i Wasza Przemoc. Spektakl został zaprezentowany we wrześniu podczas festiwalu Prapremier w Bydgoszczy. W tej sprawie do prokuratury wpłynęło 8 zawiadomień. Osoby, które je złożyły, zostaną przesłuchane w pierwszej kolejności. Tłumaczy prokurator Piotr Dunal. Taka jest forma postępowania, że osoba, która składa zawiadomienie, będzie musiała być przesłuchana w charakterze świadka po to, żeby ustalić, czy jest pokrzywdzoną, czy nie, bo złożenie zawiadomienia nie jest jednoznaczne w tym, że dana osoba będzie pokrzywdzona. Oprócz tych osób będziemy musieli przesłuchać świadków. Świadkami będą niewątpliwie pracownicy Teatru Polskiego. Być może w konsekwencji także będziemy musieli przesłuchać aktorów i autorów tej sztuki. Konieczne będzie pewnie zabezpieczenie zapisu, jeśli takowy będzie. No i w dalszej kolejności spróbujemy ustalić, czy istnieje jakaś inna grupa osób, które czują się pokrzywdzone w tej sprawie. Śledztwo ma odpowiedzieć na pytanie, czy podczas wystawienia sztuki doszło do znieważenia publicznego flagi i obrazy uczuć narodowych. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie będzie dużo z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy. Miejscami słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie i w górach do 12 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po 3:00 teraz w Polskim Radiu 24 Krzysztof Grzybowski i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Pan Marcel Klinowski, ekspert do spraw transportu, prezes Fundacji Projektów Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będzie o tych szansach dla lotu, a właściwie o odkrywaniu, czy też powracaniu na pewne rynki. Mowa o rynkach azjatyckich i o nowych rejsach proponowanych przez lot. No, pierwszy rejs do Seulu, jednym z głównych pasażerów, jednym z najważniejszych pasażerów, minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, to spojrzenie na Azję, to połączenie właśnie z krajami azjatyckimi, z miastami azjatyckimi, no, to ma być pomysł na pchnięcie lotu do przodu. Tak, zdecydowanie widać, że lot stawia na Azję. Po tym, jak zostały kupione i wdrożone ostatecznie do floty słynne Dreamlinery, zaczynamy latać coraz więcej na długich dystansach, poza tradycyjnym kierunkiem
amerykańskim, który też będzie w najbliższym roku rozwijany. Mamy w tej chwili już trzecie połączenie azjatyckie po Tokio, Pekinie.